Plac Europejski, tak się nazywa to miejsce, ale dla mnie to miejsce jest związane z moim, no nawet nie dzieciństwem, już takim bardziej młodzieńczym wiekiem, kiedy tutaj dosłownie trzy ulice dalej, na ulicę Chłodną, chodziłem do liceum ekonomicznego. To miejsce było taką zapuszczoną wolą, a więc ulica Towarowa po mojej lewej stronie, ulica Chłodna, stare bardzo budynki. Nic tutaj się nie działo, była sama przemysłówka, więc wielkie zakłady, tramwaj, który śmigał z placu Zawisza, by mnie dowieźć do szkoły. Zmieniłem trasę, bo była upiorna, w związku z tym wolałem dojechać autobusem 107 na plac Zamkowy. Po drodze ściągać jeszcze kupla na placu Teatralnym i trochę inną, bardziej malowniczą drogą dochodzić na ulicę Chłodną do mojej szkoły. I nagle to wszystko zmieniło swój zupełnie wygląd. Coś nieprawdopodobnego. Resztki jeszcze tych domów tutaj widać z pięknymi muralami. Nawet nie wiem, czy te domy ostaną, czy nie ostaną, czy zostaną wyburzone, ale sam w ogóle pomysł na zbudowanie czegoś takiego jest rzeczą niebywałą. Przypominam wam wszystkim, że spotykamy się w progresji, czyli 7, 8, 9 dzień czerwca, wstęp wolny, to są eliminacje na przystanek Woodstock. Progresja to zupełnie inna część Warszawy. Jedziemy w stronę Jelonek, jest to z dawna wylotówka na Poznań, ale klub jest fantastyczny, w klubie się dzieje bardzo dużo koncertów. Zgromadziliśmy te koncerty z przyczyn technicznych, a także sponsorskich w jednym miejscu przez 3 dni. A więc bawimy się ze sobą czwartek, piątek, sobota, czy piątek, sobota, niedziela. Jesteśmy ze sobą, są gwiazdy, są także te zespoły, które będą walczyły o zakwalifikowanie się na małą lub dużą scenę. Wpadajcie do nas, bądźcie razem z nami. To będzie bardzo taki pracowity weekend, wiele imprez, ale znajdźcie także czas, aby być razem z nami. Wyniki meczu będziemy podawali, będziemy śledzili, także będziemy się starali być na bieżąco. Także już w najbliższą sobotę 3 czerwca czeka nas wspaniały moment, a więc finał naszego konkursu, kolejnego już konkursu Ratujemy, Uczymy Ratować. Dzieciaki, które przyjadą do nas z 10 szkół, z 10 miast, z całych miasteczek nawet, z całej Polski będą prowadziły grę miastową. To są niesamowicie ciekawe zawody, będą w różnych miejscach. Będą w takich miejscach warszawskich, bo to jest i Muzeum Narodowe, i budynek Pasty, ale będą także w studiu telewizji TVN. Ratujemy, Uczymy Ratować, czyli nasz kolejny konkurs, który spotkał się z finalistami, z młodymi ratownikami, którzy będą walczyli o miano najlepszych ratowników w Polsce, ale wszyscy, którzy zakwalifikowali się do finału, są zwycięzcami. W ogóle wszystkie szkoły, które wzięły, zwłaszcza w tym roku, udział w naszym konkursie, no, szapoba, chylimy czoła, bo przepiękne plakaty, przepiękne gry, to wszystko będziemy pokazywali w sobotę, a my z naszym miasteczkiem rurowym będziemy przy patelni, czyli centrum Warszawy, na placu Defilat, obok Pałacu Kultury, jeżeli tam śmigniecie gdzieś w okolicy wyjścia z metra, z tego przejścia podziemnego, tam będzie nasze bardzo duże miasteczko, które już od godziny 8 będzie funkcjonowało, aż do godziny 16, do finału, kiedy ogłosimy zwycięzców, wręczymy im nagrody, ale przez cały ten czas będzie można z nami rozmawiać, będzie można do nas przyjść, będzie można poćwiczyć na fantomie naukiem pierwszej pomocy, to się cieszy ogromnym powodzeniem, zwłaszcza na przystanku Woodstock. Okazuje się, że bardzo dużo woodstockowiczów chce nacisnąć taką prawdziwą symulację, ile sił musimy włożyć, żeby nacisnąć prawidłowo klatkę piersiową osoby poszkodowanej i w ten sposób ratować ją. A więc będziemy o tym bardzo dużo mówili. Zapraszamy was już 3. A dzisiaj, moi drodzy, macie tradycyjnie w naszej koncertówce, czyli o godzinie 18 na Kręcioła TV. Będziecie mogli obejrzeć koncert Komy z 2014 roku. Bardzo dobry koncert. Zapraszamy bardzo serdecznie. Koma, która w rewelacyjnej formie zawsze na przystanku Woodstock występowała. Koma, która ma swoją płytę DVD, CD, którą takżeśmy wydali jako winyl. Koma, która potrafi reżyserować wszystko, co się na scenie dzieje, łącznie z Piotkiem, który utrzymuje dramaturgię niesamowitą, który wciąga całą publiczność w taką atmosferę, którą Woodstock uwielbia, więc jest interakcja, jest razem ze wszystkimi, wszyscy są. Moi drodzy, no ale na koniec z naszej strony ogromne życzenia dla wszystkich dzieciaków, czyli dla nas wszystkich, bo wszyscy czujemy się dziećmi. Pierwszy dzień czerwca to taki ważny dzień, międzynarodowy dzień dziecka. Myślę, że
zwłaszcza my, czyli fundacja, potrafi przekuć to wszystko, co wy robicie dla nas podczas zimowej zbiórki, w taki dar dla dzieci, dla rodziców, aby ratować ich zdrowie i życie. I to jest rzecz niesamowita, rzecz, która po prostu przekracza wszelkie bariery już od wielu, wielu, wielu lat. Ale dziećmi bądźmy przez cały czas, bądźmy takimi dziećmi, które potrafią się uśmiechać do siebie, potrafią żyć dużą beztroską, potrafią wspaniale oceniać świat, czyli uciekać od focha, a iść tam, gdzie jest po prostu fajna zabawa. Tego życzę wam z całego serca. Dzisiaj myślę, że najlepszą muzyką będzie Arka Noego, która wystąpiła na małej scenie i odebrała złoty bączek na dużej scenie przystanku Woodstock. Arka Noego, która potrafiła właśnie połączyć to, co się dzieje wśród dziecięcej wrzawy i rock'n'rollowo wrzucić to na scenę Woodstock. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie i uwaga, moi drodzy, w najbliższy poniedziałek ogłosimy kolejnych dwóch wykonawców, którzy wystąpią na przystanku Woodstock. Myślę, że to będzie niespodzianka spora, a także już dzisiaj zapraszam na sobotnią powtórkę, zaraz będzie ciemno, czyli godzina 20, antyradio do godziny 22, a najbliższa audycja poniedziałkowa, ponieważ będzie pierwsza czerwcowa, trwa 3 godziny, czyli sześciopak zacznie się o godzinie 23. Od 20 do godziny 23 będziemy razem ze sobą. I jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie, spacerowiczów, którzy są w Warszawie, aby zajrzeli w to miejsce niedaleko Świętokrzyskiej, idąc w stronę Muzeum Powstania Warszawskiego. Po drodze mijacie ten plac Europy, który powstał i widoczny z każdej strony. Wieczorem tu piękny napis jeszcze śmiga. Pozdrawiam wszystkich warszawiaków, ale oprócz żywotności, którą dają pracownicy, ludzie, którzy tutaj pracują, są rzeczy zaskakujące. Wykopaliska archeologiczne, piękne murale na starych domach, przepiękne fontanny, kawałki architektury, która została tutaj włożona, idealnie pasująca i zmieniająca totalnie klimat, o 180 stopni klimat tego miejsca. Pamiętam to miejsce sprzed 40 lat. Raczej tu się nie zapuszcza człowiek, bo nie miał tutaj czego szukać. Dzisiaj jedno z piękniejszych miejsc. Wszystkiego dobrego jeszcze raz z okazji Dnia Dziecka.